Trochę półek mam za mało, ale jakoś się udało. Uparte drzwi. Zamykajcie się! Jedzenie goni mnie! Dłużej tak być nie może, ale wiem, kto pomoże. Cześć, kolego, mam sprawę. Zaraz będziesz miał dostawę. Już jadę do ciebie. Ustaw lodówki bardzo blisko siebie. Dużo miejsca teraz mam. Me owoce będą tam. Obok warzywa, następnie hamburgery. Do niebieskiej schowam wszystkie desery. Wreszcie gotowe. Udało się. Było tu wyjście. Pytanie gdzie? Przejdę tu tędy może. Wszędzie lodówki. Niech ktoś pomoże. Idę, orku. Słyszę cię. Czemu lodówki są wszędzie? Wiem, co tu lepsze będzie. Czeka cię olbrzymi szok. Z tych bananów będzie sok. Wrzucasz u góry, potem przelewamy. Teraz do drugiej maszyny wrzucamy. Z tego taka kostka mała? Czy z arbuzem też zadziała? Czuję, jakbym miał super moce. Zamieniamy wszystkie owoce. Soki gotowe. Pakuję burgery. Zmieniamy w kostkę, potem desery. Zakończone pakowanie. Łatwo pójdzie ci układanie. Z twoją pomocą wszystko się zmieściło. Teraz tylko śmieci nam przybyło. Orku, twój kosz nie jest zbyt wielki. Chyba nie mieszczą się te butelki. Twoja maszyna dziś tyle pomagała. Śmieci też z łatwością spakowała. Jakie będzie rozwiązanie? Co się tu zaraz stanie? W końcu wydostałem się. Czy ci pomóc, drogi lwie? Wezmę to, przeczytam i pomogę. Jak ja to rozwiązać mogę? 8 wyjdzie oczywiście. Ale chyba coś tu przeoczyliście. Zniszczyć kilka rzeczy pora. Kto tu wpuścił tego stwora? Poprzewracam wszystko wam. Ławkę chęć przechylić mam. Będziesz siedział tak dzień cały. Gdzie się podział ten łobuz mały? Tutaj, jak dzień leci? No nie, wpadłem prosto w śmieci. Nie denerwuj się, mam plan. O, ciasteczka, zjem je sam. Jest aż 5, czas na chrupanie. Chyba bierze mnie na spanie. Skoro śpi, to szansę mamy. Zaraz szybko go zbadamy. Skanowanie nadal trwa. Dużo złości w sobie ma. Więcej damy mu zieleni. To się we wesołego zmieni. A gdy humor swój poprawi, to co zniszczył, wnet naprawi. Co ten owad robi tu? Zaraz dam nauczkę mu. Ach, myślałem, że go trafię. Ale zamknę go w mej szafie. Ale tam ubrania nasze są. Co się dzieje z szafą mą? To dlatego tutaj wpadł. Nasze rzeczy prawie zjadł. I co my teraz założymy? W sklepie nowe ubrania zakupimy. Sprawdźmy, co tu mają. Bo nam uszy zamarzają. Ciepłe czapki kupić muszę. Mamy tylko kapelusze. Mamo, nadal zimno nam. Coś ciepłego znajdę wam. U fryzjera są peruki. Poprosimy te 3 sztuki. Bardzo mi się podobają. Dodatkowo dobrze wyglądają. Ja też cieszę się ze swoich. Lecz nie chronią uszu moich. Zmienię twoje uczesanie. Bardzo dobre rozwiązanie. Z zimna już nie wytrzymuję. Coś ciepłego potrzebuję. Czas przymierzyć coś nowego. Ale datę mamy fajnego. Trzeba przewieźć dziś napoje. O nie, znowu jakieś postoje. Jak ominąć górę mamy? Przecież wiertło posiadamy. Zaraz, chwila, młody lwie. Nie dam podziurawić się. Jechać chcemy w tamtą stronę. Wiem, jak pomóc. Raz, dwa, trzy i załatwione. Teraz ciężarówki mogą znowu jechać zwykłą drogą. Wielka przepaść jest przed nami. Pojazd mam z gąsienicami. Zjadę na dół i mam w planie bardzo dobre rozwiązanie.
Te filary tu zostawię. Most pomoże nam w przeprawie. Czemu ze snu mnie budzicie? Czy ja widzę pyszne picie? Wezmę najpierw z tej łyk spory. Pijąc zmieniam swe kolory. Był czerwony, chcę żółtego. Coś tu się dzieje niedobrego. Będzie małe kołysanie. Dinozaurze, czas na spanie. Odpręż się i zamknij oczy. Kiedy śpi, jest tak uroczy. Wszystko tutaj jest gotowe. W górę płytki kolorowe. Ciężarówki znów ruszają. Do fabryki docierają. Raz, dwa, trzy i już podłączone. A butelki napełnione. Czy mi się to tylko śni? Co tu robią złote drzwi? Co znajdę po drugiej stronie? Czemu mam pieluchę? O nie! Tutaj jesteś, mój maluszku. Powinieneś być już w łóżku. Chcę pobiegać, nie poleżę. Znów mnie złapał, no nie wierzę. Najpierw kocyk, zawijanie. Masz poduszkę, czas na spanie. Nie chcesz widzieć mnie głodnego. Przyniósłbyś mi coś pysznego? Pyszną kaszkę mam dla ciebie. Zjedz, poczujesz się jak w niebie. Chwila, przecież to poduszka. Ja już nie wracam do łóżka. Przecież dobrze ze mną masz. Au, dostałem prosto w twarz. Czas opuścić pieluch świat. Gdzie jest ten uroczy skrzat? Co tym razem za nowości? Jak mam zejść z tej wysokości? Motyl tędy przelatuje. Może on mnie uratuje. Masz dziś szczęście, młody lwie. Dobrze, że spotkałem cię. Wyjdę przez czerwone drzwi. Coś obiadem pachnie mi. Jak ominąć cię, potworze? Widzę kogoś, kto pomoże. Trzmielu, podleć tu na chwilkę. Może się podzielisz pyłkiem. Oby plan mój powiódł się. Zapach roślin, nie zjem cię. Lepiej zmykam stąd czym prędzej. Paczka przyszła z daleka. Miałeś dokupić mleka. Sprawdzę, czy jest cała. O, patrzcie, jaka wspaniała. Wow, co to takiego? Brakuje chleba do tego. Słodkiego też coś zjemy. My chętnie to weźmiemy. Schowaj już te zakupy. Ugotowałam wam zupy. Najpierw ręce myjemy. Już zaraz obiad zjemy. Jest też talerz dla każdego. Chętnie zjem jednego. Jaka pyszna czekolada. Wiem, że to nie wypada. Wezmę jednego, nikt się nie zorientuje. Ciekawe, czy ten batonik dobrze smakuje. To mama lwa, o nie! Dziwnie zachowujesz się. Zobacz, nic nie brałem. Uff, poszła. Dużo szczęścia miałem. Czas opróżnić talerze. Myślę już o deserze. Dobrze wiem, jak smakuje. Choć tu kilku brakuje. My nic o tym nie wiemy. Podzielę batonika, to wszyscy spróbujemy. Ja chyba pomysł mam. Słodki syrop tutaj dam. Jeszcze trochę kolorowego. Starczy teraz dla każdego. O rany, ugryzłem się. Co tam trzymasz, lwie? Żelek w polewie znika. Tak tworzymy batonika. Kilka ja dorzucę wam. Lecą prosto tutaj, mniam. Teraz dodam krem czekoladowo-orzechowy. Chyba wyszedł mocno wybuchowy. Czy ktoś tu nakarmi mnie? Tato, nie śpi, obudź się. Chwila, no i znowu śpi. Może mama da coś mi. Ona też śpi jak na złość. Jeżdżenia mam już dość. Hurra, nasza sąsiadka przyjechała. Może ona by mi coś dała. Niech pani chwilę poczeka. Może chcesz trochę mleka? Zaczekaj, wrócę, lwie. Wreszcie się dzisiaj najem. Jakie ładne rzeczy mają. Dobrze się tu ubierają. Ale najpierw musisz pomóc nam. Ja dziś chyba pecha mam. Tutaj ropę wydobywamy. Tobie coś mniejszego damy. Ojej, ropa wylatuje. Rurę szybko zamontuję. Jedna beczka napełniona. Idzie prosto w me ramiona. Ciężarówkę pełną mamy. Za to dużo zarabiamy. Ropa w naszej okolicy. Biegnę szybko do piwnicy. Skończą się nasze kłopoty. Mamo, tato, do roboty! Za narzędzia się bierzemy. Może skarby tu znajdziemy? Zaczynam od tej ściany. Oby plan był udany. Chyba mi nie uwierzycie. To zmieni nasze życie. W ładnym domu zamieszkamy. Już wasz pałac ustawiamy. Ojej, co za pech!
Co teraz zrobimy? Łapcie za linę, nim dom stracimy. Jak ona tu będzie spała? Pogoda jest dziś wspaniała. Zrobię sobie zdjęcie tam. Utrzymać jej nie mogę. Auć, spadło mi na nogę. Zaraz będą polubienia. Liczba ciągle się zmienia. Co ona tu wrzuciła? Ile śmieci nas nosiła? Chyba wszystkie rzeczy mamy. Teraz projekt zaczynamy. Sterta w łóżko się zmienia. Sprawdzę, czy ma polubienia. Dużo więcej niż ja. Wiem, co mi przewagę da. Przemaluję na czarno swoje łóżko całe. Pędzel w ruch i będzie doskonałe. Co sądzicie, moi mili? Wszyscy widzowie bardzo to polubili. Pokażę ci coś fajnego. Mam aplikację do tego. Ojej, zepsułem nasze zraszacze. Muszę wyłączyć tę wodę. W taką deszczową pogodę zwierzęta schronienia szukały. Pod butem się schowały. Koniec tego podlewania. Biorę się do budowania. Na kawałki potnę cały. Zrobię otwory, by zwierzęta zamieszkały. Spodoba im się bardziej, jak zmienię kolory. Chodźcie śmiało, to wasz domek od tej pory. I jeszcze obcas wezmę sobie. Tutaj dla ptaka małą dziuplę zrobię. Teraz wszyscy miejsce mają. Moi widzowie to nagranie uwielbiają. Co tyle wie taki wesoły? Bo idziemy do szkoły. Z parasolem super się leci. Witam, moje małe dzieci. To jest nowa sala z lekcjami. Możecie płacić monetami. A ja nie mam czym zapłacić. Będę musiał sam sobie radzić. Zapraszam do tamtych drzwi. Chyba ty. Napisz literki na tablicy. Soczek dla każdej mojej uczennicy. Mnożę, dzielę i dodaję. Nic się nie poddaje. Pora na przerwę. Z arbuzem się rozerwę. Mam pięknego arbuza dla takiego łobuza. My też owoce chcemy. Wszystkie monety dajemy. Starczą tylko dwie. O no nie. Za niska ta cena. Ale proszę, arbuzy dwa. Zjadłyśmy arbuzika, a teraz chce nam się sikać. Łazienki są dwie. Do tej po prawej lećcie. Pora na zamianę. Panią z lewej tutaj damy. Panią z prawej do tej klasy. Takie to są wygibasy. Jeszcze czapka i rolki. Małe swawolki.